zmierzam do Teatru Polonia, gdzie za chwilę spotkam się z Krystyną Jandą. Dziś premiera jej najnowszego spektaklu, monologu My Way. To opowieść o jej życiu w pierwszej osobie, bardzo poruszające, więc koniecznie kupujcie bilety. Zaraz będzie u nas Sanach, czyli młoda dziewczyna, gwiazda, która śpiewając poezję wypełnia stadiony. Bardzo jestem jej ciekawa. Janusz Stefański z kolei zabierze nas, uwaga, do domu Andrea Bocelliego w Toskanii. Odwiedzimy wielkiego śpiewaka operowego. A na koniec Wojciech Macfeldowski, jeden z bohaterów filmu Niebezpieczni dżentelmeni, o wielkich postaciach kultury z przełomu wieków, Zakopane, Bohema. No, cudowny klimat. Film wchodzi w styczniu, także warto już sobie zapisać w kalendarzu. Zapraszam, Katarzyna Janowska. Już dziś w Teatrze Polonia premiera spektaklu My Way. To jest monodram napisany przez Krystynę Jandę. Witam bohaterkę, twórczynię i autorkę. Bardzo mi miło, dzień dobry. I to monodram napisany ze specjalnej okazji urodzinowej. Nie wiem, czy wszem i wobec mówimy tak, o urodzinach? Tak. 70. urodziny na scenie. Oczywiście, tak jak wszystko ważne w pani życiu, odbywa się na scenie. I ze zdziwieniem, czytając tekst tej sztuki, przeczytałam, że pani była bardzo nieśmiała, wycofana. No jakaś taka lekko zahukana. Po czym nagle, jak stanęła pani na scenie, to demon w panią wstąpił i ten demon nie opuścił. Tak to nazwałam, natomiast rzeczywiście było tak, że ja sama ze zdumieniem słuchałam opowieści mojej mamy, babci, że byłam takim dzieckiem nieśmiałym. No, trudno sobie to wyobrazić. Wstydliwym. Ale tak, mam uczucie, że od momentu, kiedy zrozumiałam, na czym to polega, to granie i jak bardzo chce się coś komuś opowiedzieć, to rzeczywiście całkowicie zmieniłam. Swoją ekspresję. No właśnie, ale te początki w szkole też ciekawe, bo z jednej strony miała pani mentorów w rodzaju pana Bardiniego, z drugiej strony były panie wykładowczynie, które uważały, że pani akurat się kompletnie do aktorstwa nie nadaje. Chuda do kości, obcięta na zapałkę, jakieś pomarańczowe, czy nie wiem, różowe włosy. No czerwone, to, tak. Totalnie inny typ kobiecości niż obowiązywał, prawda? Wtedy i w teatrze, tak, i w filmie. Ja byłam po prostu, przyszłam do szkoły teatralnej ze szkoły, z liceum plastycznego. No, tam zupełnie obowiązywały inne zasady. Reguły, tak. Inne zasady wyglądu i bycia i myślenia zresztą. Mm-hmm. Byliśmy totalnie wolni. Znaczy osobowość liczyła się najbardziej. Mm-hmm. I każdy z nas szukał osobowości na oślep i za wszelką cenę. No tak, ale z tą kobiecością taką dyskusyjną w pani wydaniu też jest związana anegdota w tej opowieści, kiedy już chyba po Człowieku z marmuru pan Andrzej Wajda, u którego pani zagrała wielką rolę, zmieniając w ogóle podejście do aktorstwa, zobaczył panią karmiącą Marysię, chyba małą piersią, powiedział: o, to Krysia jest kobietą, to nam daje nowe perspektywy. Także rzeczywiście chyba ta kobiecość nie była najistotniejsza. Andrzej zawsze mówił, że zaangażował chłopca. Znaczy, oczywiście, w sensie, żartem. Tak. Pamiętam, że po angażu, po tym jak dostałam propozycję zagrania jednak tej roli w Człowieku z marmuru, nagle przed któregoś dnia i powiedział: Boże, Amerykanie robią film z samymi mężczyznami. Co ja zrobiłem? Zaangażowałem kobietę. Mówi, czy może zagrać chłopca? Właściwie byłam wtedy fizycznie, takim tak, chłopcem. A potem dopiero tak naprawdę w Dyrygencie zagrałam kobietę. No tak. To zresztą akurat to pani wejście na ekrany i na scenę skomentował chyba Janusz Głowacki, który po tej roli gdzieś panią spotkał na jakimś przyjęciu i mówi: no proszę, pani tylko przeszła po ekranie i jest już w encyklopedii, a ja piszę i piszę. Także... No tak, to były wczesne lata, Janusz tu siedział cały czas, tak się błąkał trochę przed wyjazdem do Ameryki. A pani przeszła przez ekran i została. Tak, ale ja wtedy tego wszystkiego nie rozumiałam jeszcze, jakby nie wiedziałam, co to znaczy. No ale ja pamiętam, oglądałam jako dziecko Opole i tą gumę do rzucia i po prostu wszyscy w domu zgłupieli, nie wiedzieli, jak do tego podejść, tej czarnej sukni, ta wykrzyczana piosenka. No, pani wniosła nowy sposób opowiadania, znajdowania się na scenie.
Tak, ale jak mówię, tego? Ja tym właśnie. Ja tego nie szukałam, ja tego nie planowałam, ja tego nie skroiłam na jakąś miarę. To po prostu było gdzieś we mnie. To ze mnie wyskoczyło zupełnie niespodziewanie, ten ktoś, kim wtedy stałam się. Natomiast wiem, że potem cierpiałam strasznie z tego powodu, bo ludzie tego nie akceptowali, nie tolerowali. Strasznie było trudno znieść młodej dziewczynie. Miałem 20, 22 lata, 23 lata i te dość agresywne, intensywna krytyka i taka bardzo personalna na mój temat, to było naprawdę trudno znieść. Dzisiaj źle znoszę jakby takie osobiste przytyki, a wtedy ja nie wiem, jak ja w ogóle sobie dałam z tym wszystkim radę, ponieważ ta reżimowa krytyka po człowieku z Marmuru była okrutna. Ja właśnie mówię zawsze, że mam nadzieję, że pan Kałużyński się przewraca w grobie po tym, co pisał na mój temat. Tak, on tak, a tak. Straszne to było. Ja dzisiaj pamiętam to jako taki jakiś horror, te ataki na mnie. To pani jest zaprawiona w bojach, czyli jak teraz piszą, to już właściwie to jest ciągłość pewna. No tak, tak. Teraz na przykład mój taki niepisany zakaz pojawiania się w mediach publicznych, w telewizji publicznej jest dla mnie tylko i wyłącznie powtórką z rozrywki. Ja już to przyjmuję jako takie coś. Faktem było to, że byłam trudną do zaakceptowania osobą, pewnie jeśli chodzi o moją fizyczność, czy sposób bycia. Przy czym prywatnie byłam zupełnie inna. Jakby nie rozróżniali roli od... Jasne. Ode mnie osoby. Prywatnie. Ale faktem jest, że ta reżimowa krytyka i władza przede wszystkim od początku mnie nie znosiły. To było rzeczywiście bardzo, bardzo trudne dla mnie do przełknięcia. Natomiast w teatrze od początku miałam taką akceptację ze strony widowni i czułam się świetnie. Pomijając to, że zaczęłam jako chłopiec, bo zagrałam Doriana Greya. To był mój debiut teatralny. Aniela w Ślubach Chwaniańskich z jednej strony, czyli szczyt kobiecości. Tak, właściwie. Delikatności, nieśmiałości, a jednocześnie w tym samym czasie ten Dorian Gray, który był takim błyskiem, chłopcem. Zresztą Osborne napisał, że chciałby, żeby to grała kobieta tę rolę, tę męską rolę. Także od początku już to było takie, a jednocześnie w teatrze natychmiast zostałam przyjęta z otwartymi ramionami. Potem teatr jest to tym zaczarowanym miejscem, gdzie potem jak grałam Małą Stein, dziesięcioletnią dziewczynkę, która umiera na raka autystyczną i zrozumiałam, że teatr jest jedynym miejscem, gdzie 50-letnia, ja miałam wtedy 50 lat, jak to grałam, że 50-letnia kobieta może zagrać 10-letnie dziecko i jest całkowicie jeden do jednego przyjmowana z wiarą, że to wszystko jest prawda. To jest jedyne miejsce na świecie, chyba, gdzie może się coś takiego zdarzyć. W filmie oczywiście, film jest sztuką brutalną, dosłowną. Tak, tak, tak. Ale teatr jest miejscem zaczarowanym. W teatrze można stworzyć taką iluzję. No właśnie, widzowie panią pokochali. No, na brak propozycji też pani nie mogła narzekać, bo jednak i Andrzej Wajda i to przesłuchanie Bugajskiego. Ja też znowu mam takie swoje osobiste wspomnienie, chyba licealne, że umówiliśmy się całą grupą i na VHS-ie oglądaliśmy, bo ten film został skopiowany, między innymi przez pani męża, prawda? Mój mąż, tak. Tak, tak, żeby, ponieważ było wiadomo, że to będzie pułkownik, czyli nie będzie dostępny, to nagle cała Polska oglądała przesłuchanie Bugajskiego, który zresztą... Tak, w jakichś piwnicach, zamkniętych mieszkaniach, w kościołach. Tak, 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 tak. Niesamowite. Zresztą pani też była łączona z tą rolą nawet przez chyba policjantów, prawda? Tak, tak, milicjantów. Tak. Ja byłam wielokrotnie przesłuchiwana na temat realizacji tego filmu. Jak mówię w moim monologu, bo ja bym tego spektaklu nie nazwała monodramem, a raczej monologiem osobistym. Bo to jest jednak, opowiadam o sobie. Pierwszy raz w ogóle opowiadam w pierwszej osobie. Miałam bardzo ciekawe te spotkania z przesłuchującymi, że okazało się, że ten film, który był pokazywany im, co mnie zdumiało, jako instruktażowy do nienawiści, że miał ich nauczyć nienawiści do nas, artystów i ludzi, którzy się nie zgadzali z tamtą władzą. Podobał im się. Podobał i byli tym filmem bardzo przejęci.
Bardzo to szczególnie było zabawne. Scena, kiedy pani się rozbiera do naga. Tak, będzie ta scena gołki, super. A to taka jedna z najcięższych scen. To przesłuchiwanie, tortur właściwie tak, tych tak, więziennych. Tak, tak, tak. To jest też opowieść oczywiście o pani spotkaniach, o ludziach, dzięki którym pewnie trochę pani jest tym, kim jest też, o domu. I bardzo ważną postacią, o czym pani zawsze wspomina, jest pani mama, która pomogła pani wychować no synów. Tak, dzięki mamie mogłam w ogóle pracować. Szaleć, pracować. Jako pani przynależy do grupy pani domu, prawda? No właśnie, bo to zdaje się nie była mocna pani strona, kalafior w occie ugotowany i te wszystkie historie. No ale jest też taka nieprawdopodobna postać, myślę, że ona stanie się przebojem tego spektaklu, czyli pani Honorata, opiekunka, która właściwie wychowała Marysię z tego co... Mieszkała z nami 14 lat. No mama była młodą osobą, pracowała. Miała swoje życie. Na to, a ja po prostu wiedziałam, że muszę się komuś oddać w ramiona jakiejś rozsądnej kobiecie i trafiłam na bardzo prostą kobietę, którą ja nauczyłam czytać. Marysia nauczyła ją pisać, ja nauczyłam ją znać się na zegarku. Całkowicie prostą kobietę, która w rezultacie, jak teraz myślę o całym swoim życiu, była najbardziej mądrą życiową osobą, jaką spotkałam w życiu. Że jakby przy niej, to ona tak naprawdę decydowała, nic nie rozumiejąc mojego życia, to ona decydowała o tym, jak to życie wygląda i ona je zbierała, jakby stawiała do pionu i jakby wszystko prostowała. Pomogła zmienić jeden mariaż na drugi, wybrała męża, pani męża. Na drugiego tak. męża, wychowywała mężów, których zresztą nie bardzo nie tolerowała. Tak. Nie. Zresztą za moją rodziną też nie przepadała. To też jest fragment. Ona nadzwyczajna osoba i śmieszna bardzo postać. Taka Magda Umer, która ją znała, która mówi, ktoś powinien zrobić o takiej osobie film, bo to jest w ogóle postać tak kolorowa i jednocześnie tak dużo w niej była taka ludowa cwaniactwo, takie ludowe, które mi wielokrotnie uratowało życie. Ja byłam zbyt naiwna na tamten czas. Ja byłam zbyt łatwowierna, zbyt taka honorowa, zbyt, jak to powiedzieć, prawdomówna. To nie były czasy na takie reakcje, na białe takie zachowania. Białe jest białe, czarne jest czarne. Tu trzeba było trochę umieć. A ona mnie ratowała z takich różnych perypetii dzięki swojej takiej ludowej pragmatyzmowi ludowemu i wierzę w to, że nie należy mówić prawdy nikomu. I nie należy wierzyć nikomu. Pani Krystyno, teatr, zaczęłyśmy od teatru, jesteśmy w teatrze. No to jest chyba taka cezura w pani życiu, budowa Polonii, prawda? Wspólnie z mężem, który odmówił robienia filmu, bo wiedział, że Tak, bo wiedział, że teraz musi zbudować coś dla żony teatr. A to nie są żarty. No to, nie to. Są żarty, no właśnie. Ale pani już wie, skąd się bierze beton teraz. Tak. Ale wtedy to było wszystko, to myśmy się rzucili przez moją taką apetyt na granie, przez tęsknotę właśnie do grania, rzuciliśmy się w coś. Faktem jest, że mój mąż lubił budować, lubił remontować i zawsze mu sprawiało to przyjemność. W marzeniach młodości był architektem, potem się inaczej potoczyły te jego losy, stał się operatorem filmowym, ale zawsze to budowanie, architektura były jego konikiem. No i tak naprawdę to on wziął odpowiedzialność za to wszystko. Zresztą nie żył tylko 2 lata tutaj. No właśnie, po 2 latach umarł, po 2 latach istnienia fundacji teatru niestety umarł i potem już byłyśmy same z Marysią, z moją córką. To też wyzwanie było, tak. Właśnie mówię, ten skąd się bierze beton, bo pani zadawano te pytania, po czym pani swoją charakteryzatorkę pytała, czy... Skąd się bierze beton? Czy pani wie, skąd się bierze beton? Akurat z betonem pomógł chyba Kamil Durczok. Tak, prawda? Kamil Durczok, bo robiłam wtedy Kopciuszka z dziennikarzami TVN-u. Z fundacją TVN-u, dziennikarską, tak. I grał księcia i dowiedział się o moich problemach. Powiedział, ja załatwię. To było nadzwyczajne też. Pani Krystyna, gdyby pani miała wskazać osobę artystycznie najważniejszą dla pani spotkania? Andrzej Wajda. I oprócz tego był niewątpliwie największym artystą, jakiego spotkałam w życiu. I tu i w
wszędzie na świecie, bo spotykałam się z wielkościami na świecie. Robiłam filmy z Axelem Corti, który był wybitnym reżyserem austriackim, z Yves Boisset, który był świetnym reżyserem francuskim, bardzo ważnych filmów, też politycznych. Ale jednak Andrzej był po prostu kimś, no, kto zstąpił do nas, żeby sercem napisać te obrazy. Historie. Te historie. Tym bardziej dojmujące jest, tak jak pani też wspomina w monologu, że któryś z adeptów szkoły Akademii Teatralnej zapytany nie wiedział, kto to jest Andrzej Wajda. To po prostu się w głowie nie mieści. Tak, ja tam w tym monologu mówię kilka dość ostrych rzeczy i takich gorzkich. To wcale nie jest wesoły monolog. Tam dużo takich rzeczy, które same się zjawiły, a kłamałabym, gdyby się nie zjawiły. To znaczy musiałam powiedzieć kilka rzeczy dosadnie. Mam nadzieję, cieszę się, że je powiem ze sceny. Cieszę się, biorę za to odpowiedzialność. Natomiast rzeczywiście filmy Andrzeja Wajdy po prostu są powoli odsuwane na bok, zapominane. Ta władza nie pielęgnuje pamięci o nim. A szkoda, bo to jest lekcja historii przecież. Tak. A jakby jego twórczość dla Polski, dla historii Polski jest fundamentalna. Znaczy trudno znaleźć innego twórcę w jakiejkolwiek dziedzinie, który by miał takie znaczenie dla historii tego kraju. No tak, i to jest też właśnie to, że się wymazuje i później przestajemy mieć te wspólne kody, prawda? Tak, te wspólne obrazy. Tam chyba pani zresztą mówi o tym, że to jest taka polityka wymazywania, że jak tak dalej pójdzie, to znikniemy z powierzchni ziemi masowo. I anektuje pani takie czyjeś powiedzenie chyba, prawda, że odkąd rządzi PiS... To moje jest powiedzenie. To jest pani powiedzenie, to jest moje, tak? powiedzenie. Kiedyś niebacznie powiedziałam to w radio, ponieważ telewizja pisowska puszczała to w pewnym momencie co 15 minut jako oskarżenie mnie, więc biorę za to copyright. To jest moje powiedzenie. Rzeczywiście mam uczucie cały czas, że ktoś mi źle robi. Ja to dosadnie nazywam srami na głowę. Po prostu, no trudno to... Wszystkie emocje nas wszystkich są tak wysoko, że trudno czasem utrzymać nerwy na wodzy. Czego pani życzyć, pani Krystyno? Żebym miała jeszcze siłę. Żebym miała siłę. 70 lat to jest już bardzo dużo. Ja tak ciągle mierzę siły na zamiary, a widzę, że niestety muszę coraz częściej myśleć, żeby te zamiary jednak redukować i dostosowywać do sił. Chciałabym po prostu móc jeszcze grać. No to ja pani życzę, żeby demon nigdy pani nie opuścił i jak widać trzyma panią mocno, naprawdę. Dziękuję. Demon trzyma, także ogromnie gratuluję tych wielu, wielu lat i ról, za które jesteśmy wdzięczni. Tu najmłodsze pokolenia, które z nami pracują, już też mówią o tym, że się kochają w pani jako w aktorce. No właśnie, to jest najważniejsze, to jest drugie życzenie, żeby nie wypaść z tego pociągu, który jedzie, żeby być aktorem. Żeby nie zostać na jakimś peronie, a ten pociąg gdzieś odjedzie i się okazuje, że już nie można się skontaktować z tą najmłodszą publicznością, żeby im opowiedzieć coś ważnego. Pani się to ciągle udaje i trzymam kciuki, żeby się udawało przez wiele, wiele, wiele lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękujemy. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła. O Sanach po raz pierwszy usłyszałam od Grzegorza Turnała. Napisał do mnie SMS-a, mamy następczynię. A następczynię dlatego, że Grzegorz Turnał wygrał przed laty Festiwal Piosenki Studenckiej piosenką Baczyńskiego, wierszem. Sanach, witaj, dzień witam, dobry. Witam, bardzo mi miło, dzień dobry. I ty też śpiewasz poezję tak. Właściwie. Tak się nazywa twoja ostatnia płyta i tak się zastanawiałam, bo jest i Baczyński, i Tuwim, i Lechoń, i Mickiewicz, i Słowacki. Wypisy z twoich szkolnych czytałam.
Tanek? Oj, na pewno nie. Właściwie to nie pamiętam, czy któryś z tych wierszy tak jakoś interpretowałam sobie na lekcjach polskiego. Mm. Na pewno miałam cudowną panią od języka polskiego w liceum, która tak sprawiała, że jeszcze bardziej kochałam poezję, ale miałam fazy na poezję, bo to nie było tak, że cały czas czytałam, ale lubiłam sobie kupować tomik gdzieś tam na Nowym Świecie. Bo tam pamiętam, że stał pan, co sprzedawał dużo właśnie takich tomików pięknych i sobie kolorkami zaznaczałam te najpiękniejsze, co mi się podobały, ale nigdy bym nie pomyślała, że wydam płytę z poezją. Mm. To na pewno nie. To jak to się stało, że ją wydałaś? I to jeszcze taką piękną, która jak, wygląda jak tomik wierszy. No jest takim małym dziełkiem sztuki, jeśli chodzi o samo wydanie. Dziękuję. No, bardzo mi na tym zależało, żeby to tak wyglądało jak tomik wierszy. To był chyba najbardziej spontaniczny projekt w moim życiu, bo na trasie uczta na każdym koncercie wykonywałam inny wiersz i to było bardzo, bardzo spontaniczne, bo tak to wyglądało tak, że rano wstawałam i do niektórych wierszy pisałam melodię w dniu koncertu i pisałam. Masz power, no. Bo tak sobie postanowiłam, to chciałam, żeby na każdym koncercie tak było i myślałam, że to nawet nie jest takie za dobre, no ale ja się cieszę, mi się podoba. No i okazało się, że się też moim słuchaczom spodobało, więc chyba dlatego ta płyta powstała, bo nie spodziewałam się takiego odzewu, a jednak on był bardzo pozytywny. No to okazuje się, że kochamy poezję. Zresztą no, poezja to jest nasz sport narodowy. Może do tej pory nie wypełniali poeci stadiony, ale ty masz szansę wypełnić swoimi koncertami stadiony. No, to jest wielkie. Ogromne moje marzenie i jak mówiliśmy o tym właśnie z moją ekipą, tak na spotkaniach, że to się może wydarzyć, to ja mówiłam, no to jest jakieś szaleństwo. Nie mówmy jeszcze tego na głos. No ale to się rzeczywiście dzieje i chyba nigdy tak nie stresowałam żadnym wydarzeniem takim muzycznym. A wzięłaś się z porażki właściwie, prawda? U początku twojej drogi no, była porażka, zgłaszałaś się do różnych talent show, których tak. Nie wygrywałaś. Było tak, dużo porażek. Nawet nie jedna, tylko kilka. No tak próbowałam, ale to się nie udawało i w sumie cieszę się, że się nie udało. Nawet ostatnio sobie wspominałam. Cieszę się. Wspominałam sobie ostatnio te precastingi do różnych tam talent show i sobie śpiewałam nawet w pokoju te piosenki, które tam też wykonywałam na tych precastingach. A wiesz, czemu odpadałaś? Wydaje mi się, że nie byłam po prostu nikim jakby wyjątkowym. Tam nie rzucałam się w oczy. Śpiewałam, może też śpiewałam tak przeciętnie, tak mi się wydaje. Raz zaśpiewałam swoją piosenkę, ale nikt nie wiedział, o co tam chodzi. Do końca też po angielsku śpiewałam. To chyba tak jakoś przemknęłam sobie tak po cichu. Wydaje mi się, że jakoś nie było na czym tak zawiesić oka, ucha. Ja też taka byłam schowana bardzo. To co się zmieniło, słuchaj, no bo teraz no, tysiące, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy i setek ludzi ogląda cię na YouTubie, słucha twoich piosenek, ogląda twoje teledyski, też bardzo piękne zresztą. Dziękuję. Co się w tobie zmieniło, że ci się udało przekonać? Chyba po prostu trafiłam na cudownych ludzi, naprawdę cudownych. I tak to się potoczyło, no, same cuda się działy. To, że jakimś cudem trafiłam do studia Izabelin, właśnie obok mojego domu właściwie rodzinnego, tak blisko i to było pierwsze studio, jakie widzieliśmy z rodzicami i tak uznaliśmy, no to jedziemy, nagramy. I tam pan Puczyński, który powiedział, że jest jakiś potencjał i tak sobie to poszło dalej. Więc naprawdę same cuda się działy i do dzisiaj się dzieją. I tak tylko mam nadzieję, że to się nie skończy za szybko, bo mi się to za bardzo podoba. Chyba się nie skończy, a powiedz mi, bo wydałaś płytę, ona się ukazała w listopadzie, bardzo jest piękna i bardzo ją polecamy. I w przyszłym roku będziesz miała właśnie trasę koncertową z tą płytą, także poeci na stadionach, tak? No tak, na pewno parę tak wierszy będę chciała zaśpiewać, niektóre tak. A jaki jest twój ulubiony wiersz albo poeta? Mój ulubiony poeta, myślałam, że
Różewicz, potem myślałam, że Ted Mayer, a teraz to już właściwie nie wiem. Na pewno Pawlikowska Jasnorzewska mi się ostatnio bardzo spodobała. Wcześniej jakoś nie mogłam się przekonać, a dziś nawet nie powiem jaki wiersz, ale też się podjęłam. Tak. Już rano skomponowałaś, napisałaś. Kilka dni temu. Naprawdę? Kilka dni temu. Tak. Tak. Cudowny. Znaczy, właściwie to połączyłam kilka i chyba ktoś tak zrobił wcześniej. Nie będę chyba mówić więcej. Tak, wiemy kto. Właśnie, więc też tak próbowałam. Nie wiem, czy wyszło to tak fajnie, mi się podoba. No, więc jest to na pewno coś dla mnie chyba, co mi sprawia ogromną przyjemność, komponowanie tak muzyki do wierszy. I nawet teraz już dziwnie się trochę czuję, jak mam swój tekst napisać, bo widzę, jaka to jest przepaść. Jak to zrobić, żeby coś takie było piękne, jak na przykład, no tak jak biorę się za Baczyńskiego ostatnio tak często, też tak czuję, że to jest coś, co mnie bardzo dotyka. Nie jest to najłatwiejsze, bo to taka ciężka tematyka jest. Więc jak potem mam pisać jakiś swój tekst do swoich piosenek, to czuję, że tak nie umiem tak za dobrze, ale... No, słuchaj, w porównaniu z Tobimem, ze Słowackim, czy z Mickiewiczem, czy z Szymborską, też bardzo piękna piosenka i wiersz tutaj. Nic dwa razy się nie zdarza, choć różnie to bywa. Nic dwa razy tak naprawdę jest tytuł tej piosenki. Wiem, że kręci cię Podsiadło jako artysta oczywiście, ale czy ty na przykład oglądasz nagrania Ewy Demarczyk, bo w Polsce była naprawdę plejada fantastycznych kobiet, które śpiewały poezję. Tak, ostatnio właśnie słuchałam Demarczyk. Jakoś chyba to nie jest taka muzyka, której słucham na co dzień, ale właśnie teraz jak już tak się wkręciłam w pisanie, komponowanie muzyki do poezji, no to rzeczywiście to są świetne inspiracje i tak ostatnio jak sobie tam z moimi znajomymi bliskimi słuchaliśmy Grechuty. No właśnie, to jest, Grechuta, tak. No tak. Niesamowite, że kiedyś... No, kiedyś to był mainstream właśnie, śpiewanie poezji to był mainstream. I na przykład Niepewność Mickiewicza. Cudowna, tak. Ja nawet nie wiedziałam, że to Mickiewicz, jak słuchałam, czy to jaki hicior. Później Mickiewicz. No to było wielkie zaskoczenie i chciałabym też tak robić. Nie wiem, czy tak mi się tak uda tak długo pociągnąć, ale na pewno z tego jestem zadowolona. Mi się podoba. Tak. No nie tylko tobie. Wypuściłaś ostatnią piosenkę, Najlepszy dzień w moim życiu, tak. Singiel, który właśnie zapowiada to, co się będzie działo w przyszłym roku w twoim życiu. A do tej pory najlepszy dzień w twoim życiu? Jak się urodziłam, to może piękny, dla rodziców. Pogodny dzień, właśnie. Nie pamiętam tego dnia. Miałam kilka przepięknych dni, tylko że mam też słabą pamięć. Pamiętam jeden, ale taki bardzo osobisty, więc nie będę mówić za dużo. Był cudowny. Było kilka takich pięknych, bardzo przepięknych dni. Na przykład mój dyplom był też piękny. Nie, to był straszny dzień, to był okropny dzień. Od połowy był fajny, jak już zdałam, to było fajnie. Połowa najlepszego dnia, tak. Ale już zamknęłaś sprawę. Tak. To było bardzo trudne, bo tam ten godzinny taki występ przed komisją na skrzypcach to było dla mnie coś, co myślałam, tak, bo że ty nie... grasz, przecież ty nie tylko komponujesz, ty grasz, ty studiowałaś multi-instrumentarystykę. Właściwie to, tak, na skrzypcach grałam o 17 lat i dzisiaj już troszeczkę mniej gram, ale na pewno wtedy to był taki wycisk i psychicznie i fizycznie, więc no to był taki czas, gdzie chyba nigdy w życiu chyba tak dużo nie pracowałam, nie ćwiczyłam i też chyba nigdy się tak nie bałam występów. Dzisiaj na szczęście mogę już śpiewać swoje rzeczy i mam też taką pewność sceniczną pod względem tego, że to jest moje, więc nie muszę się tak bardzo bać, bo jak miałam grać Paganiniego, to się trochę bałam, bo to jednak Paganini, a tutaj to mogę się mylić. To tylko Sanak. To tylko ja. O czym marzysz? Dzisiaj, to zawodowo to chyba wszyscy wiedzą, że te stadiony to jest coś... Ogromne wyzwanie, tak? Ogromne. Dzisiaj mieliśmy też spotkanie z moim managementem cudownym i właśnie też takimi osobami bliskimi, które też jakby są zaangażowane w całą produkcję. I już mam całą setlistę gotową. Już wiem, jak to będzie wyglądało tak od początku do końca. Teraz szybko trzeba połączyć tak te klocki, poukładać wszystko,
ale jeszcze chyba nigdy nie byłam tak zestresowana, ale też tak podekscytowana. A powiedz, bo no tutaj na tej płycie widzimy cię właśnie w takiej kreacji, prawda? No w sensie artystycznej też. Tak. Te zdjęcia były robione na Podlasiu, tak jak mówiłaś. Także jest tam też taka folkowe odniesienia, powiedzmy. Bardzo mi zależało, żeby podkreślić tę polskość. Wszędzie mówiłam, i bardzo chciałam też dronem nagrywać wszystkie teledyski. Mm-hmm. To mi się wydaje, że zrobiło takie wrażenie też właśnie tej przestrzeni wielkiej, te pola pięknie, krajobrazy. No pięknie, tak. Tak, mm-hmm. Rzeka właściwie, no to było przepiękne i myślę, że tam będę wracać. Nawet dąb zasadziłam tam na Podlasiu, jak ktoś jest ale ciekawy. Ale masz jakieś korzenie oprócz tego dębu, który tam jeszcze nie, ale może. Nie, ale bardzo bym chciała tam wracać. Myślę, że wakacje jakoś tam wrócę. No to już za 50 lat będzie można zobaczyć ten właśnie dom, prawda? Tak, trochę muszę poczekać. Trzasną, zaśpiewasz, tak, parę płyt nagrasz, tak. Przeleci. No dobrze, no to co? To życzę ci, żeby te stadiony się wypełniły. Żeby między innymi piosenek poetyckich, piosenek opartych o wspaniałą poezję wysłuchały te stadiony. Dziękuję wypełnione bardzo. Przez publiczność. No i oby ta twoja cudowna przygoda trwała i trwała. Dziękuję pięknie. Dziękuję za cudowną rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Andrea Bocelli to jeden z najsłynniejszych operowych śpiewaków świata. Łączy w bardzo udany sposób operę, klasykę z muzyką pop, muzyką popularną. Ze mną pan Janusz Stefański, czyli agencja Prestiż MJM, organizator jego koncertów. Ten, który odbył się w tym roku, był wielkim sukcesem. Cały Stadion Narodowy w Warszawie śpiewał i był wypełniony tłumnie. I kolejne plany i znowu Bocelli i jego rodzina i przyjaciele, bo on zawsze zaprasza też przyjaciół muzycznych, będzie w Polsce, tym razem w Chorzowie, w sierpniu kolejne wielkie wydarzenie. Tak, bez wątpienia tak. Rzeczywiście ten koncert, który odbył się w tym roku PGE Narodowym, był czymś, co na pewno wszyscy, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, zapamiętają na długie lata. To był piękny koncert. Zresztą nawet czasami obserwujemy artystów, czy oni są zadowoleni po jakimś koncercie. Wydarzeniu, tak. I u nich było widać, u Bocellego było widać, że ten koncert po prostu mu się udał i on to po prostu dawał jakby znać od siebie. Myślę, że też wszyscy widzowie wychodzili ze stadionu zadowoleni, tym bardziej, że wszyscy się obawiali, że na stadionie nie do końca będzie dobre nagłośnienie i tak dalej, a było wprost przeciwnie. Wszystko zagrało. Dodatkowo oczywiście właśnie goście zaproszeni także fantastycznie zaśpiewali na czele z Matteo Bocellim, więc synem. Chyba wszystkie tak. Warunki zostały tutaj spełnione. No i stąd nie bez powodu kolejny koncert, kolejne wielkie zaproszenie i kolejne wielkie wyzwanie, bo koncert na Stadionie Śląskim będzie jeszcze większy niż koncert na Stadionie Narodowym. W sensie liczebności tak, widowni. Tak, widowni, tak. Bo tutaj mieliśmy ponad 35 tysięcy osób, komplet publiczności. Już więcej nie można było zmieścić, ale na Stadionie Śląskim zmieści się więcej osób. O całe ponad 10 tysięcy, czyli będzie około 45, może 46 tysięcy, co jak na koncert muzyki właśnie gdzieś tam łączącej klasykę z popem, to jest już rzeczywiście frekwencja imponująca. No tak, 40 tysięcy, tak. Którą jeszcze nie tak dawno trudno było sobie w ogóle wyobrazić. Na pewno wystąpi rodzina, bo to jest też, ten koncert jest częścią trasy promocyjnej, promującej nowy album, prawda, który wydają Bocelli. To już jest family band, można powiedzieć. No poniekąd tak. Rzeczywiście teraz tę najnowszą płytę, którą wydali właśnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, śpiewa cała rodzina Bocelli. Właśnie, tak można właśnie to określić, bo przede wszystkim wiadomo Andrea Bocelli, ale także Matteo Bocelli i Virginia, jego córka 10-letnia. To naprawdę jest dobry album, to jest piękny album, wzruszający album. Mhm. Myślę, że dawno takiego wydawnictwa na Święta Bożego Narodzenia nie było. Bo faktycznie wiadomo, że na Święta Bożego Narodzenia co roku wielu artystów swoje interpretacje kolęd czy piosenek bożonarodzeniowych wydaje i tych płyt jest dużo, ale przyznaję, że w tym natłoku tych różnych płyt ta się wyróżnia pewną atmosferą, wyjątkowością, no także głosami, które mają naprawdę, no można powiedzieć, przekazywane chyba z pokolenia na pokolenie. To jest naprawdę dobre dzieło,
którego warto wysłuchać, warto to mieć u siebie w domu i w czasie świąt Bożego Narodzenia także sobie odtworzyć. No a faktycznie, jak oni występują później na koncertach, no to też to tworzy niesamowitą atmosferę. Zresztą warto sobie przypomnieć może to, co było na Stadionie Narodowym. Kiedy pojawił się Matteo Bocelli, no to entuzjazm widowni był tak duży, że chyba rzeczywiście w tej chwili kochani są wszyscy Bocelli, nie tylko Andrea, także Matteo, pewnie za chwilę także Virginia. Miał pan unikalną przyjemność bycia w domu Bocelli, tak naprawdę, w domu, który znajduje się we Włoszech, niedaleko Pizy. No miałam tam być, nie dojechałam, więc tylko zazdroszczę, ale rzeczywiście to z tego, co pan mówił, to było unikalne spotkanie, bo to nie był tylko wywiad z artystą, tylko możliwość zobaczenia, jak on mieszka, jak żyje. Tak. Andrea Bocelli w jednym z wywiadów powiedział, że już dawno przyzwyczaił się do tego, że stracił prywatność. I w związku z tym, że już ją stracił, to już się z tym specjalnie nie przejmuje i jakby dopuszcza do tego, żeby w tym jego codziennym życiu także inne osoby mogły uczestniczyć albo chociażby poznać to codzienne życie. I tak było właśnie przy okazji tego wyjazdu. No dzięki temu, że państwo tam byliście, to i my, i nasi widzowie będą mogli zajrzeć do domu Bocelli, będą mogli posłuchać wypowiedzi artysty, no ale przede wszystkim poobcować w tej atmosferze, a ponieważ rzeczywiście Polacy kochają Bocelliego, uwielbiają, to myślę, że to jest wielka dla nas gratka, że możemy zobaczyć, jak wygląda ich życie. Jak żyje, jak tworzy, jak na co dzień funkcjonuje Andrea Bocelli, jego rodzina, także jego żona, bo tam też się pojawia. No a myślę, że także gratką będzie to, że oni dla nas specjalnie zaśpiewali także jedną z tych piosenek. I to nie jest w tym momencie kolęda czy piosenka z odtworzenia, z jakiegoś studia nagraniowego. Oni po prostu, Andrea Bocelli wziął gitarę, dzieci usiadły koło niego na kanapie i zaśpiewali po prostu jeden z utworów z płyty. To też się rzadko zdarza, bo wiadomo, że artyści bardzo często dbają o to, żeby to było wszystko dopracowane, dźwiękowo, jakość i tak dalej. A oni po prostu... Gitara domowe i zaśpiewali po domowemu. Wyszło to naprawdę pięknie. Myślę, że warto zobaczyć. No to zapraszamy. Luigi, pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte. Questo insegna Babbo. Senza paura, ok? I like it. A beautiful house. A massive garden and the amazing and cheerful family. How was the idea about a family Christmas album born? The idea comes from the company, honestly, but I received the idea with enthusiasm because with this album we had the opportunity to transmit to the world a very important message. A very important values that is the family, you know, and is the thing that also Pope Francisco recommend us very often, you know, the family, the importance of the family. Matteo, how is to collaborate with your own father? Isn't it annoying from time to time? No, annoying, not at all. It's always, you know, it's fun to make music with him, to stay with him in general. We share many, many passions together. So no, I'm very happy to have done another project with him after Follow Me. Yeah. So now we'll be together till Christmas and then I'll be focused on my first solo album that will be released, I think, around summer 2023. Do you see what I see? A star, dancing in the night with a tail as big as a kite. With a tail as big as a kite. Andrea, your fans admit that you have reached the peak of your vocal form and popularity right now. How does it feel from an artist's perspective? My perspective are to become
old, slower, as slower as possible. Okay. Yeah, we wish you it. To have free time for your passion. I mean, for example, riding horses. Not very much, but I take the blows when it's possible. When I have a day, I go immediately in my country village. I ride my horses. I like to play chess and read and play. Now I play chess a lot. Now I play chess a lot. You need to play a game later. No, because it's a wonderful way to don't bore ourselves in the dressing room, no? And to keep the brain exercise. Yeah, and to make practice with our brain. Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus lay down. And at the end, Matteo, a question, very important question for you. Matteo, do you have a girlfriend? Because Paulie and Paulie's fans are really waiting for this answer. I have to say no. No? Yeah. No, but is it true? Is it true? Is it the father? You know, these are the moments where it's important to have a father with 30 years of career, no? Because you should know this, the way to answer to this question. I can't say no. I can't say no for myself. Diplomatic, as always, Sandra. Yeah. Sorry, Poland, sorry. It's okay. Hear the angels sing, hear the angels sing, hallelujah from above. Singing peace on earth, there be peace on earth. And give a little love. The greatest gift is love. Może kochany, gdzie się podziały pieniądze na wyprawę? Może ten gentleman coś wie. Dawaj pan! Kto coś pamięta? Co to w ogóle jest do pamiętania? Jak to co jest do zapamiętania? Trup jest na podłodze. Użyliśmy peyotur, halucynogenny kaktus, po którym mogą nastąpić zaniki pamięci. Hop to działa. Boj Żeleński, Joseph Conrad, Bronisław Malinowski i... Kto jeszcze? Ojej, jestem tu wyrwany do odpowiedzi. No, Witkacy oczywiście. To nie są bohaterowie, przynajmniej w tym wypadku szkolnej czytanki, ale bohaterowie filmu Macieja Kawalskiego, debiutu filmu fabularnego, między innymi w jednej z głównych ról Wojciech Macfeldowski. Super, że jesteście z nami. No jak to się stało, że ten przełom wieków, właściwie początek XX wieku, tak. Zakopane i cała ta bohema artystyczna, tam szalona, przyszła ci do głowy jako temat do filmu? No bo to jest absolutnie fascynujące miejsce i czas, więc żyłem tym tematem od wielu, wielu lat. Jeszcze w liceum bardzo lubiłem czytać Boja Żeleńskiego. Jakimś kompletnym przypadkiem wpadł mi tom jego esejów Reflektorem w mrok. To jeszcze zanim zacząłem studiować reżyserię i one mnie zachwyciły. Zachwyciła mnie jakaś ich niesamowita przenikliwość i aktualność, że są to rzeczy pisane 120 lat temu, w którym niektóre słowa są archaiczne, ale treść jest tak przenikliwie aktualna, że jest to wręcz przerażające w takim sensie, no jakby chociażby jak skończyć z piekłem kobiet, no można by to dzisiaj wydrukować i to dalej rezonuje. Więc jakoś czułem, że bardzo chcę zrobić film o Boju Żeleńskim. No i zagłębiając się więcej w jego historię, ta historia zaczęła puchnąć. Pączkować, no bo to są tak barwne czasy i te jego przyjaźnie są tak barwne, więc zagłębiając się w Żeleńskiego,
Jerzego Boja, Boja Żeleńskiego, bo to pseudonim, naturalnym jest przeskoczenie na Witkacego, no bo oni mieli ze sobą bardzo burzliwą, toksyczną przyjaźń, chociaż z Witkacem chyba każdy miał burzliwą, toksyczną przyjaźń. I kobiety i mężczyźni. I kobiety tak. I mężczyźni. I znowu zacząłem czytać o Witkacym, no to naturalnie weszła postać Bronisława Malinowskiego, czyli w osobie Wojciecha. A potem, kiedy dokopałem się do informacji, że oni we trójkę wszyscy się fascynowali Józefem Konradem i że Józef Konrad przyjechał do Zakopanego i był tam niemal w tym samym czasie, kiedy pozostała trójka tam była, no to myślałem, kurczę, no muszę zrobić o tym film, bo to jest tak piękny zbieg okoliczności, że aż prosi się, żeby zrobić z tego gatunkową kryminał. Historię. Tak. No i ze wspaniałą obsadą, bo Wojciech Macfeldowski gra Bronisława Malinowskiego, Józefa Konrada Andrzej Seweryn, Tomasz Kot gra Boja Żeleńskiego właśnie i Marcin Dorociński gra Witkacego. No, the best of the best. Wszyscy grają świetnie i świetnie się bawią. Panie Wojciechu, trudne to były zdjęcia? No bo tam jest bardzo dużo i humoru, i pastiszu, i te postaci to są... To było wyzwanie pod każdym względem, i aktorskim, i zdrowotnym, bo się śmieję już teraz z Maćkiem, bo drugiego dnia zdjęciowego zerwałem wiezadła krzyżowe przednie, a przede mną było chodzenie na Kasprowy. No właśnie, bo by tam ciągle tak, się wspinacie. Więc musiałem to ukrywać, jedyny Stasiu to wiedział, w sensie Witkacy, Marcin Dorociński, ale to było wielkie wyzwanie spotkać się z kolegami, których też podziwiam jako kolegów i to jak wykonują swój zawód, no, mój zawód też. Fantastycznie. I cudowne było to, że nie było żadnej rywalizacji, tak jak jest rywalizacja, jak się jest młodym aktorem, każdy coś wymyśla i przychodzi i okazuje się, że w domu wymyśla rzeczy za reżysera, a to nie o to chodzi. Więc u nas było tak, że każdy był ciekaw drugiej osoby, każdy był ciekaw, jakie ktoś ma pomysły i dawał tą przestrzeń na te pomysły. Więc to było cudowne, że każdy był głodny siebie, tak. I każdy też dawał przestrzeń drugiemu, żeby był tą osobą. Więc po pierwsze, najważniejsze, jakby reżyser, i to jest tak, że ja słodzę, lubię chwalić ludzi bardzo i lubię, jak ktoś się chwali, więc praca z reżyserem, który przychodzi na plan przede wszystkim przygotowany, no to jest wiadomo, ale przychodzi z uśmiechem na twarzy. Każdego dnia tak się właśnie szczerzył. I pomimo, że były już ostatnie dni zdjęciowe i wszyscy byli zmęczeni, to potrafił tym uśmiechem dawać nam radość i siłę. Więc to było cudowne. I no, wielkie wyzwanie. Znaczy, mieliśmy też możliwość przeniesienia się w czasie. Tak jak Maciek powiedział, no, kręciliśmy w czasie pandemii. Nie było ludzi. Zakopane było puste. Więc chciałam zapytać, jak sobie poradziliście z Zakopanem współczesnym. Tak, więc jak my chodziliśmy ze Stasiem, w sensie z Marcinem, na gdzieś spacery, to naprawdę byliśmy sami. Czy to były Krupówki, czy gdzieś dalej, to po prostu byliśmy sami. I też jakby produkcja zadbała o to, żebyśmy mieli ten komfort jakby tej po prostu pracy, skupienia się na tym, co mamy zrobić. Najlepiej jak umiemy. I się udało. No właśnie, byliście sami, bo Zakopane, niestety, które ja kocham i od dzieciństwa odwiedzam, no teraz być samemu bardzo Zakopanem dużo, to jest tak. Duży luksus i Krupówki są zamienione w jeden wielki bazar. Ale wy kręciliście w domu Witkacego, w willi pod Jedlami, czyli no tym domu, który rzeczywiście przez te 130 lat zachował swoją atmosferę, tak, prawda? Tak. To jest niebywałe miejsce, niebywały zabytek. Jest to jeden z pierwszych domów zaprojektowanych przez Stanisława Witkiewicza, czyli ojca Witkacego, zgodnie z jego projektem, zgodnie z jego projektem i koncepcją. I tam niemal wszystko jest zachowane i oryginalne. Więc miejsce, w którym kręciliśmy, no dla filmowca to jest jakaś absolutnie magiczna machina czasu, bo meble mają 130 lat. Zasłony były ręcznie robione przez żonę Stanisława Witkiewicza. Część obrazów jest oryginalna, z tamtych czasów. Są tam obrazy Malczewskiego, obrazy Witkacego. Więc zanurzenie się w takiej przestrzeni, wiedząc, że to nie jest styropian i że nie jest to wszystko sztuczne, tylko to są autentyczne miejsca, gdzie oni naprawdę byli. Ci bohaterowie, o których robimy film, tak. Naprawdę kiedyś tam najpewniej byli, więc no jest to nie lada gratka. Myślę i dla nas, i też cieszę się, że możemy się tym podzielić z widzami, że tym samym to zanurzenie się w świat filmowy nie jest jakąś zupełnie wariacją wymyśloną przez scenografów, przez twórców, tylko tak na moment przymykając oko, jak mogło to wyglądać, to naprawdę mogło to tak wyglądać. Impreza
imprezy, które tam się odbywały, znamy mogły, z odpisów. Tak, mogło. Być. Mhm. Ale też przede wszystkim no, mieliśmy genialne kostiumy. Emilka tak, Czartoryska, właśnie, która zrobiła świetne kostiumy. Tak. Do tego muzyka też. Charakteryzacja, więc mieliśmy też, mówię, ekipę, która naprawdę zrobiła wszystko, żebyśmy tam po prostu byli w tamtych latach. I się tak, może nie tak czuli, no bo nie robiliśmy tego, co oni. Padły kiedyś pytania, czy my próbowaliśmy pewne rzeczy, to co oni, żeby być w ich klimacie. Nie byliśmy w stanie nic nakręcić, gdybyśmy cokolwiek próbowali. Zdaliśmy się na wyobraźnię i to jest chyba piękniejsze, że wymyślamy pewne rzeczy, dowiadujemy się, czytamy, bo wiem, że dużo też z Andrzejem, z Marcinem czytaliśmy jakiś książek a propos tego, jak mogli się oni bawić. I to było cudowne, że odkrywaliśmy, że każdy z nas nigdy nie miał do czynienia z tymi rzeczami. Więc każdy z nas musiał wyobrazić sobie, jak to by na niego działało, jak by on się zachowywał. Więc nikt z nas nie miał doświadczenia z tym. Więc to było też cudowne jako aktorzy, że widzieliśmy, jak każdy z nas kombinuje i jak wymyśla coś, o czym tak naprawdę nie ma pojęcia. Andrzej Seweryn też wspaniały w roli Józefa Konrada. No, podobny nieprawdopodobnie, plus no, ta jego męskość tak, tam bardzo tak, wyakcentowana. Tak. Pisarza, który bywał w różnych zakątkach świata i dawał sobie radę, także to było kapitalne. Ale to była ta enklawa, dom pod Jedlami, zresztą przykład stylu zakopiańskiego, chyba najlepiej zachowany. Od tego się zaczął styl zakopiański, ale przez Stanisława Witkiewicza stworzony. No ale ja, co zresztą, no bo jak wam się udało ogarnąć to współczesne Zakopane, żeby mieć też plenery? To jest ogromny wkład wysiłku i talentu scenografów, czyli Kasi Sobańskiej i Marcela Sławińskiego, którzy wpadli nie tylko na pomysł teoretyczny, ale też praktyczny, jak do tego podejść. I jest to dla mnie przemiłe wspomnienie, bo to jest, myślę, że to jest najmilsze dla reżysera, kiedy już jakby zapraszam ekipę do jakiejś twórczej zabawy i kiedy współtwórcy przynoszą lepsze pomysły niż które ja mogłem sobie wyobrazić, które mogłem sobie przyśnić. I tutaj wielokrotnie tych zaskoczeń pozytywnych miałem dużo. I tak właśnie było ze scenografią, że kiedy szukaliśmy miejsca na stworzenie tego centrum Zakopanego. No to zdokumentowaliśmy bardzo dużo miejsc. Nie tylko w Zakopanem, ale też szukaliśmy po Małopolsce, w innych miastach, patrząc na epokowe fotografie, co wygląda dość podobnie, że jeżeli by to przetworzyć, to moglibyśmy to tam nakręcić. No i podjechaliśmy pod jedno z kolejnych miejsc, wysiadamy z busów, no, wychodzę, patrzę dookoła, mówię, to wsiadajmy do tego busa, nie da się tego zrobić. To po prostu fajne, tu jest ładny budynek, ale nic więcej się nie da. A scenografowie patrzą, mówią, nie, poczekaj, musisz sobie to wyobrazić. Tu postawimy budynek, tu postawimy drugi budynek, tu zrobimy taką mostko-bramę, tu zrobimy pierzeje. I ja mówię, no kochani, no ale jak? No nie ma szans. Po czym oni to obfotografowali, tydzień później zrobili takie wizualizacje, że na fotografiach było ręcznie namalowane, jak będą wyglądały te budynki. I dopiero wtedy zacząłem widzieć to, co oni widzieli wtedy tam stojąc. Po prostu nie miałem wyobraźni takiej, że można to tak przetworzyć, żeby ten świat rzeczywiście wykreować. Więc jest ale to... Ale wyobraźni panu nie brakuje, bo cała ta historia jest no taką totalną jazdą, ale tak jak mówicie, no zakorzenioną gdzieś w tym miejscu. Ona mogła się zdarzyć, prawda? Tak. Znaczy to spotkanie chodzi, mogło tak, się zdarzyć. O wyobraźnię, chodzi mi też o taką wyobraźnię praktyczną. Mm-hmm. Na zasadzie, że jedno to sobie to wyobrazić, ale drugie mieć w głowie, ile ostatecznie ton drewna, ile ton ziemi trzeba tam zwieść. Mm-hmm. Jak praktycznie to uchwycić, że jeżeli postawimy taką fasadę, to żeby to się wszystko nie przewróciło. Ile żeby... ton błota było? 70 ton błota. Błota 70 było... ton tak. błota. Tak? 70 Aha. ton, żeby... Sceny, bo żeby było to do sceny. Na miesiąc wcześniej wystartowały prace budowlane, żeby to wszystko zbudować. Więc mnie jakoś fascynuje ten taki element, że kilka lat wcześniej była to praca moja indywidualna, siedzenia w czytelni w bibliotece i pisania marzeń na temat Zakopanego, a kilka lat później przejeżdżają koparki, w których jest 70 ton błota, przejeżdża kilka ton drewna i to jest wszystko budowane i tworzone. Magia kina. No właśnie, to jest
to szaleństwo twórcze, prawda? Że gdzieś tam coś się rodzi w czyjejś głowie i później nagle tych wariatów przybywa, którzy się włączają w ten pomysł, wariatów twórczych oczywiście. Także wam się to bardzo, bardzo udało. Film zresztą dostał Nagrodę Publiczności na filmowym warszawskim festiwalu. Tak. I powiem szczerze, że o tym filmie jest głośno, mimo że jeszcze no, widziała go tylko ta publiczność festiwalowa, no bo nie było jeszcze pokazu dla publiczności, prawda? Tylko jakieś pojedyncze. Czyli jesteście w kinach od 20 stycznia, tak. Mhm. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo polecam to szaleństwo filmowe Macieja Kawalskiego, który debiutuje w ten sposób w fabule, bo wcześniej były krótsze filmy, krótkie, półgodzinne filmy, też zresztą nagrodzone, prawda? W jednym grał chyba Tomasz Kot, z tego co pamiętam. Zgadza się, tak. Który tutaj też no, ma fantastyczną rolę Boja Żeleńskiego. Także bardzo, bardzo polecam. To jest taki historia polskiej kultury i literatury od drugiej strony, od tej strony bardzo, bardzo bardzo szalony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam na materiał, relację z promocji książki o Stanisławie Syrebiczu, właściwie książki Wywiadu Rzeki, który ze Stanisławem Syrebiczem, kompozytorem filmowym, kompozytorem teatralnym, ale też autorem takich piosenek jak To nie ja byłam Ewą, czy Śpiewać każdy może, którą śpiewał Jerzy Sztur. Wywiad Rzekę przeprowadził z nim Jacek Pałasiński o jego drodze, ale też to jest książka o kawałku polskiej historii, więc zapraszam. Stanisław Syrebicz, autor muzyki do ponad 100 filmów polskich i zagranicznych. Zaczynał od komponowania dla teatru i telewizji. Z Jackiem Pałasińskim, autorem książki Co słychać? Zależy co gram? Spotkali się w latach 70. w teatrze przy pracy z Adamem Hanuszkiewiczem. Jak przyniósł swoją muzyczkę, no to od razu wiadomo było, że to geniusz. W Polsce największą popularność zdobyły napisane przez niego piosenki Śpiewać każdy może w wykonaniu Jerzego Sztura i To nie ja, Edyty Górniak. W ogóle uważam, że Syrebicz jest postacią wybitną. To jest wyjątkowy kompozytor, bo w czasach, kiedy tak trudno oryginalność, jego muzyki nie sposób pomylić z żadną inną. Ja śledziłem jego okres francuski, londyński, wiem jak wiele zrobił za granicą. I tym bardziej się cieszę, że teraz jest i pracuje w Polsce, bo możemy z jego muzyką i z nim samym obcować częściej. A oprócz tego trzeba pamiętać, że to, co robi Stanisław Syrebicz, wpisuje się we wspaniałą tradycję polskiej muzyki teatralnej i filmowej. To jest zarazem kontynuacja i kolejny jej imponujący rozdział. Wielki sukces przychodzi za granicą. Stan wojenny zastaje go w Paryżu. Początki są trudne. Akompaniuje m.in. tancerką w Moulin Rouge, ale szybko staje się częścią artystycznej bohemy. Pisze piosenki m.in. dla Yves Montand, Marianne Faithfull i Micka Jaggera. Na angielskiej popliście jego muzyka do filmu Choir zajmuje 4. miejsce, a na liście top muzyki klasycznej 1. Za muzykę do filmu o Stalinie odbiera w LA telewizyjnego Oscara. Co sprawiło, że odnosi sukces za żelazną kurtyną? W nim się zakochiwały kobiety, ale zakochiwali się też mężczyźni. Ma sposób bycia, no i coś takiego w sobie, że rzeczywiście ludzi przyciąga. No to jest niesamowite, ale on jest po prostu takim ponadczasowym ciachem. No, Kasia, sorry. Dumny Polak, czego... Nie, no oczywiście, w pewnym sensie czułem się dobrze sam ze sobą, pomimo tego, że byłem w obcym środowisku, ale naprawdę jakby wiedziałem, do czego zmierzam i jaką mam bazę, jeżeli chodzi o nie tylko o moją bazę muzyczną, ale bazę również, powiedzmy, którą wyniosłem z rodziny. Jakim jest człowiekiem? Niełatwy człowiek. Niełatwo się z nim pracuje. Ale perfekcjonista. No, mój tata jest bardzo przyjemnym człowiekiem. W obyciu jest mądry, jest cierpliwy, jest też bardzo dowcipny, ma takie poczucie humoru. Obcując z nim, nie odnosi się wrażenia, że jest to ktoś wybitny,
doskonale to maskuje, ten swój wielki talent i również moim zdaniem jego osobowość w taki ciekawy sposób promieniuje na jego otoczenie. W filmie Grzegorza Brzozowicza Daniel Wyszogrodzki mówi, że Stanisław Serewicz ma sukces, pieniądze, ale zasługuje na więcej sławy. Czy brakuje mu rozgłosu? Nie, sława jest może potrzebna ludziom, którzy sprzedają coś na 5 minut. Żyjemy w czasach narcyzów, więc wydaje mi się, że nie wygram w tej konkurencji. Chociaż napisałem książkę. Staram się. Moje top 3 w tym tygodniu. Oczywiście polecam te wszystkie rzeczy, o których tutaj rozmawialiśmy, ale jako numer 3 będzie trochę o książkach. Sztuka podglądania. To jest bardzo fajna książka na prezent Marty Motyl. Są 3 części tej opowieści o historii sztuki w sypialni z artystami. Tutaj autorka opowiada o artystach, którzy malowali erotyczne sceny, którzy podglądali, znaczy my mamy wrażenie, że podglądamy ich modelki i pisze między innymi o Rembrandcie, Gogenie, Klimcie, Schiele i Łempickiej. Marta Motyl, sztuka podglądania, ale też jest sztuka prowokowania i sztuka fantazjowania, czyli to są takie klucze, dzięki którym Marta Motyl, pisarka, ale też właśnie dziennikarka, otwiera różne ścieżki spojrzenia na sztukę. Bardzo polecam też książkę Lunch z ludźmi sukcesu. To jest książka, która powstała z zapisu wywiadów, które przeprowadzali dziennikarze Financial Times, zapraszając najsławniejszych tego świata na lunche, właśnie nie biznesowe, tylko lunche przyjemne. I dzięki temu powstawała opowieść. Oni wybierali miejsce, gazeta płaciła, no to już nie w tych czasach. I powstawały bardzo, bardzo fajne opowieści. Między innymi mamy tam spotkanie z Angeliną Jolie, z Jeffem Bezosem, z Angelą Merkel, z Wacławem Havlem, czy z królową Ranią. Bardzo dobrze to się czyta. Myślę, że na prezent pod choinkę bardzo ciekawa rzecz. W ogóle więcej o książkach Forbes Women w naszym dodatku, który się nazywa Świąteczne Zaczytanie. Między innymi opowieść o Tamarze Łempickiej, książka Metaversum, czyli jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat. Mamy historię Białe Miasto, Czarne Miasto, czyli opowieść o Tel Awiwie. Bardzo dobra książka wydana przez wydawnictwo Filtry. Polecamy i polecam w ogóle Forbes Women, świąteczne wydanie ze specjalnym dodatkiem Luksus, nowy Luksus pod moją redakcją, a także z listą 100 kobiet roku 2022, gdzie jest dużo, dużo kobiet z kultury. A numer 2 to teatr. Dzisiaj dużo o teatrze. Była Krystyna Janda naszą gościnią, a ja też chciałam zaprosić do Teatru Narodowego na Mizantropa, czyli klasyka w reżyserii Jana Englerta, w głównej roli Grzegorz Małecki. Zapraszamy. I numer 1 to też teatr. Mój rok relaksu i odpoczynku to pierwsza premiera, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym pod dyrekcją Moniki Strzępki. O teatrze było głośno. Rozmawialiśmy też o tym, że wojewoda bezprawnie odwołał dyrektorkę, ale zobaczymy, co będzie, co z tego wyniknie. Pierwsza premiera, Katarzyna Minkowska, super zdolna młoda reżyserka, na podstawie książki zrobiła przejmującą opowieść o dziewczynie totalnie zagubionej we współczesnym świecie, która próbuje przespać rok, oczywiście używając do tego odpowiednich używek. Piękny, poruszający spektakl. Zapraszam i polecam. A my dziś jesteśmy między innymi w klubie Niebo, gdzie jest bardzo kolorowo i świetliście. I tutaj odbywają się ponoć najlepsze sylwestry w Warszawie z kapitalnymi DJ-ami. Także wbijajcie tu 31 grudnia na imprezę, bawić się, szaleć aż do rana. Zapraszam, Katarzyna Janowska. Widzimy się jeszcze za tydzień.